dzisiejszym rozpoczęły się w pensjonacie Antałówka otwarte konsultacje związane z opracowaniem strategii promocji marki Zakopane na lata 2012-2020. O dzisiejszym spotkaniu oraz o całym projekcie opowiedziała nam pani Aleksandra Balkiewicz. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem w ramach serii konsultacji społecznych strategii promocji Zakopanego. Strategii, którą przygotowujemy na zlecenie Biura Promocji Zakopanego i która ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, promować miasto, tak? Tylko pytanie, jak to zrobić. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zaczęliśmy od diagnozy, czyli spytaliśmy mieszkańców Zakopanego i mieszkańców Polski, jak postrzegane jest Zakopane, z jakimi problemami się obecnie musi zmierzać, tak? I co tutaj należy poprawić, co jest w miarę na dobrym poziomie. No i tak naprawdę z tych badań diagnostycznych wyszedł nam obecny obraz marki Zakopane. W kolejnym kroku zastanawialiśmy się, w którym kierunku miasto powinno zmierzać, czyli to są te wszystkie kierunki promocji, kierunki rozwoju marki, które wypracowaliśmy, które przedstawiliśmy na spotkaniach. No i podstawowe pytanie na koniec, jak to osiągnąć, tak? Czyli co należy zrobić, żeby osiągnąć założoną wizję marki Zakopane, żeby promować miasto skutecznie i przede wszystkim, kto to powinien robić, za jakie pieniądze i jak mniej więcej ta współpraca w ramach promocji powinna wyglądać. Także dzisiaj był dzisiaj mamy pierwszy dzień spotkań, jutro kolejny i myślę, że zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani promocją miasta i chcą, żeby się miasto rozwijało w tym właśnie dobrym kierunku. To zapraszamy jak najbardziej na konsultacje w dniu jutrzejszym. W Zakopanem w branży hotelarskiej działa około 800 firm, których właściciele zdają się nie być zainteresowani promocją regionu oraz pozyskaniem turystów, bowiem na dzisiejszym spotkaniu pojawiło się niespełna 30 osób. Opracowany plan promocji za około 120 000 złotych ma pomóc zmienić również mentalność zakopiańczyków, którzy nie utożsamiają się z Zakopanem. Obecnie Zakopane wśród Polaków kojarzy się nie tylko z górami, góralami oraz folkiem, ale także ze złym dojazdem, tłumem i hałasem, wysokimi cenami, słabą ofertą narciarską oraz masowością i kiczem. Opracowana strategia przez firmę Ageron ma na celu wskazanie, w jaki sposób będzie można zmienić ten wizerunek.